Witam serdecznie. W dzisiejszym infotygodniku powiemy m.in. o zatrzymaniu więziennego lekarza, który miał hodować marihuanę. O pilotażowym programie, który pozwoli stworzyć mapy bezpieczeństwa. Aplikacja jest raczej dobrym pomysłem, a jej funkcjonowanie może zwiększyć bezpieczeństwo w naszych małych ojczyznach. A także o obchodach święta rybaka w kątach rybackich. Jest piątek, 8 lipca. Robert Bychowski, zaczynamy infotygodnik. Jak podało Radio Gdańsk, policja miała zatrzymać lekarza z Malborka, który miał hodować w domu konopie indyjskie. W jednym z mieszkań na terenie miasta policja zabezpieczyła kilkanaście sadzonek konopi w początkowej fazie wzrostu oraz ponad 400 gramów marihuany oraz sprzęt służący do uprawy tych roślin. Policjanci w tej sprawie zatrzymali 23 i 49-latka. Jak podało Radio Gdańsk, starszy z mężczyzn miał być anestezjologiem i pracować w zakładzie karnym. Młodszemu z podejrzanych za uprawę grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Starszy z mężczyzn jest podejrzany o uprawę i posiadanie znacznej ilości narkotyków, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Mapa zagrożeń bezpieczeństwa to pilotażowy program, który jest wprowadzany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a oto szczegóły. Wchodzimy na przykład na stronę Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Wybieramy zakładkę Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Następnie klikamy na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa z dopiskiem Wejście. Kolejny krok to podanie nazwy naszego miasta. Teraz widzimy mapę zagrożeń z anonimowymi zgłoszeniami mieszkańców. Na przykład na ulicy Żeromskiego zgłoszono miejsce, gdzie kierowcy w nieprawidłowy sposób mają parkować swoje samochody. Przy ulicy Grunwaldzkiej widzimy miejsca, gdzie często ma być spożywany alkohol, a także mogą być używane środki odurzające. Aby dokonać zgłoszenia z listy najczęściej podejmowanych interwencji przez policję, należy kliknąć znaczek plus w lewym dolnym rogu ekranu. Następnie wybieramy interesującą nas ikonkę, na przykład ze złą organizacją ruchu, i wskazujemy miejsce, w tym przypadku skrzyżowanie ulic Konopnickiej i Rejmonta, czyli tak zwane mini rondo. Mapa zagrożeń ma pomóc policji w lokalizacji miejsc niebezpiecznych. Obecnie pilotażowy program funkcjonuje na terenie Warszawy, Podlasia i całego Pomorza. Będzie on funkcjonował do końca lipca, po czym odbędą się konsultacje, a do systemu zostaną wprowadzone poprawki, by następnie wprowadzić go na terenie całego kraju. Trzeba przyznać, że system jest intuicyjny i przemyślany. Aplikacja jest raczej dobrym pomysłem, a jej funkcjonowanie może zwiększyć bezpieczeństwo w naszych małych ojczyznach. Warunkiem powodzenia jest świadome tworzenie mapy przez mieszkańców i sprawna weryfikacja zgłoszeń przez policję. Nowy blok TBS w Malborku jest już na wykończeniu, a o postępach pracy z prezes Małgorzatą Ostrowską rozmawiał Dawid Bochon. Prace biegną bardzo dobrze, bo zima była łagodna, więc budowlańcy sporo nadrobili. Planowany termin oddania mamy na koniec października, ale z tego, co widzę, to na pewno postaramy się wcześniej. Ale nie chcę mówić, październik jest tą datą graniczną i tego się będę trzymała. Zobaczymy, jak długo potrwają odbiory, bo to oczywiście każdy z urzędników nadzorujący, tak, zwłaszcza ten nadzór budowlany, no musi swoje też wykonać i dać ostateczną zgodę na użytkowanie obiektu, więc jeszcze trochę formalności i trochę wykończeniówki, jeżeli chodzi o sam budynek przed nami, ale już bardzo niewiele. Pani Małgorzato, po naszej ostatniej wizycie tutaj właśnie na malborskim TBS-ie zgłosiły się do nas osoby niepełnosprawne, które pytały się m.in. o wanny, które jak dla nich są jakąś pewną barierą architektoniczną. W mieszkaniach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych wannien nie będzie, będą prysznice. Tak jest zaprojektowane i zgodnie z projektem będzie wykonane. Natomiast wszystkie pozostałe osoby, które będą mieszkały w tym budynku, będą miały wannę.
Lokalna grupa działania Kraina Dolnego Powiśla promuje swoją działalność. Do rozdania ponad 7 milionów złotych, które pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jest nam niezmiernie miło, że tym ważnym dla nas dniu jest tyle z nami stowarzyszeń, a środki, które pozyskaliśmy dla mieszkańców naszego powiatu, dla obszaru lokalnej grupy działania, to są środki w wysokości 7 milionów. W dużej mierze przeznaczone właśnie na rozwój społeczności lokalnej, dla organizacji pozarządowych, które dzisiaj na naszym spotkaniu, na naszej informacyjnym kampanii jest z nami bardzo dużo. Ale to nie są jedyne środki dla jedynej grupy. Mamy również dużą pulę środków na rozwój przedsiębiorczości, która jest właściwie sztandarowym działaniem w tym okresie programowania. Bardzo liczymy, że te środki pomogą w rozwoju gospodarczym naszego obszaru. I są oczywiście jeszcze środki na rewitalizację zabytków, są pieniądze dla samorządów, są również pieniądze dla grup nieformalnych. Tym razem będziemy również mogli wspierać grupy nieformalne, nie tylko stowarzyszenia. Zwracaliśmy się bezpośrednio do stowarzyszeń z pytaniem, co im brakuje do właściwego rozwoju. Święto rybaka w kątach rybackich obfitowało w masę atrakcji. Zobaczmy, jak świętowano to ważne wydarzenie dla regionu. Piłka nożna. Wieloletni bramkarz LKS Żuławy Nowy Dwór Gdański Jarosław Talik zakończył karierę piłkarską. Oprócz reprezentowania polskich klubów występował on również na niemieckich boiskach, a także sięgał po medal Mistrzostw Europy z młodzieżową reprezentacją Polski. Czas na kajakarstwo. W ubiegłą sobotę w Malborku odbyły się otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w kajakarstwie klasycznym. W regatach brały udział ekipy z Człuchowa, Sztumu Gdańska oraz oczywiście reprezentanci MKS Nogat Malbork. Wśród malborskich kajakarzy najlepiej spisali się młodzicy, którzy zajmowali miejsca na podium w różnych kategoriach. Karczma Zamczysko w Malborku zaprasza Państwa na trzeci festiwal pierogów, który odbędzie się już w najbliższą sobotę. Najwięcej atrakcji przewidzianych jest na godzinę 13. Serdecznie zapraszamy. Burmistrz miasta Malborka zaprasza Państwa do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji 96. rocznicy plebiscytu na ziemiach malborskich oraz obchodach 73. rocznicy rzezi wołyńskiej. O godzinie 14:00 kwiaty zostaną złożone przy budynku ratusza.
pierwsza w Malborku. Natomiast o godzinie 14.30 wszyscy zmierzą w kierunku dworca PKP, gdzie pod tablicą upamiętniającą pierwszych powojennych osadników z Wołynia także zostaną złożone kwiaty. Serdecznie zachęcamy do wspierania właśnie tego wydarzenia. A Dzierżgoński Ośrodek Kultury zaprasza Państwa na 10. edycję Old Jazzu. Impreza odbędzie się 9 lipca o godzinie 19. Szczegóły oczywiście na plakacie na tvsztum.pl. Tą informacją kończymy Infotygodnik. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia już za tydzień.